Cieszymy się z tego zapału, z tej chęci, aby siać Boże Słowo w sercach, w umysłach ludzi. Tak się zastanawiałem, słuchając, e, czy rolnik, który wychodzi, siać ziarno słowa, jeśli on śpiewa przy tym ziarnie, albo nie śpiewa, jest zmęczony, albo rzeźki. Czy to ma wpływ na to słowo, które on rzuca do ziemi? I nagle odkrywamy, że moc nie jest w nas, ale moc jest w słowie. I tak jak Marta powiedziała, że Boża moc objawia się w naszych słabościach, prawda? Kiedy, jesteśmy, kiedy jesteśmy słabi. Chciałbym dzisiaj mówić o tym, że z Bogiem wszystkie rzeczy są możliwe. Ale zanim, zanim będę się dzielił tym Słowem, pochylmy głowy. Przez chwilę się pomodlimy. Wszechmogący Boże, tak dziękujemy Ci, że Ty jesteś. Dziękujemy Ci, że Ty nas miłujesz. Dziękujemy Ci, że Ty nas w swoim imieniu zgromadzasz. I tak modlę się, abyś dotykał naszych serc, mojego serca, każdego z nas, aby to Słowo, które... Jest od Ciebie, Panie, aby zmieniało moje i nasze życie, dawało nam siłę. Dziękujemy Ci, że ono jest pokarmem dla naszego ducha, że ono jest tak mocne i potężne. Tobie niech będzie chwała. Amen. Chciałbym dzielić się z Księgi Jozuego, z pierwszego rozdziału, słowem i chciałbym, żebyśmy mogli zobaczyć, że z Bogiem wszystkie rzeczy są możliwe? Jak myślicie, czy z Bogiem są wszystkie rzeczy możliwe, czy nie? Ja jestem przekonany, wierzę na podstawie Bożego Słowa, że Bóg pragnie błogosławić moje i Twoje życie. Tutaj w tych świadectwach też przewinęło się coś takiego, że Koran nie zawiera mowy o tym, że Bóg miłuje człowieka. Ich Bóg, ale ten prawdziwy Bóg jest pełen, pełen miłości. Je, wierzę, że Bóg ob, obdarzył każdego z nas swoimi talentami, darami, daje swoje namaszczenie. On takim jest. I, i kiedy patrzę, patrzę na, na Boga, i na to, co mówi Boże Słowo, na doświadczenia, jakie mam, Mam z Bogiem, to mogę widzieć, że właśnie On takim jest. Pełnym, pełnym miłości i, i, i z radością udzielający swojego, swojego błogosławieństwa. Kiedy Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu, drodzy, możemy zauważyć, że oni mogli bardzo szybko, właściwie po sześciu miesiącach. Wejść i objąć te rzeczy, które Bóg miał dla nich, tą ziemię obiecaną, którą Bóg im, którą Bóg im, do której Bóg ich prowadził. I nikt z nich nie musiał zginąć na pustyni. My ostatnio mówimy w czwartki, dzielę się na temat listu do Galacjan. Mówimy o wzrastaniu lub nie o chodzeniu według ducha lub według ciała. I Izraelici są takim przykładem, kiedy zostali ożywieni przez wyjście z Egiptu, aby posiąść Boże obietnice, Boże rzeczy, to nagle widzimy, że oni wcale nie przyłożyli się do tego, żeby duchowo wzrastać. Oni wręcz robili odwrotnie, działali jakby sami na siebie destrukcyjnie, nie odbierali tego błogosławieństwa, które Bóg miał dla nich przygotowane. Bóg dał im, objawił swoją chwałę, objawił swoją moc, Bóg dał im czas na duchowy wzrost. Oni to wszystko zmarnowali. Oni to wszystko zmarnowali. Nikt z nas nie musi dołączyć do tego pokolenia, które wyszło z Egiptu i zostało przysypane piaskiem pustyni. A to jest taki obraz chrześcijan, którzy może dobrze rozpoczęli, dobrze poszli za Bogiem ale gdzieś tam w tej drodze, w tym wyjściu nie tak zwracali swoją uwagę i polegli i, i nie osiągnęli tego, co Bóg dla nich, dla nich zamierzył. Tylko dwóch ludzi, Jozue i Kaleb, znaleźli się po 40 latach w miejscu swojego przeznaczenia, w miejscu, które Bóg dla nich przygotował, które chciał im dać 40 lat wcześniej. Reszta tego nie osiągnęła, ale oni przynajmniej tak. I muszę powiedzieć, że tych dwóch, to jest to, co od samego początku tutaj już się przewija i w śpiewie i w słowie, to byli ludzie, którzy nie dołączyli do tych narzekających, do tych niezadowolonych, kiedy Bóg mówi: wejdziecie do ziemi, to zobaczcie, co się stało. Wystarczyło, wystarczyły negatywne słowa. To są cieleśni chrześcijanie. Które mówią: Nie da się, Bóg nic nie zrobi, nie przemożemy, przegramy. Wiecie, to, to jest zasiewanie takie niewiary w sercach, w sercach ludu Bożego, ale tych dwoje miało zupełnie inną postawę. I chociaż musieli czekać na to, żeby wziąć tą Bożą obietnicę, którą już mogli wtedy wziąć, ale inni doprowadzili do innej sytuacji, to oni, oni, oni byli ludźmi, którzy ciągle chodzili z Bogiem, ufali Bogu, służyli Bogu jak mogli, umacniali się w wierze, i, i ciągle w nich było pragnienie zdobycia tego, osiągnięcia tego, co Bóg dla nich osobiście zamierzył. Wiecie, mija 40 lat chodzenia po pustyni. W skwarze, i tak dalej, przecież chyba to nie jest przyjemne miejsce, jeśli piasek wszędzie ci się wdziera. To nie jest miejsce, gdzie możesz wybudować dom, masz namiot, nie jest miejsce, gdzie możesz wykopać studnie, posadzić drzewa, ciesz nie, ale oni nie pozwolili, żeby te trudności, w których się znaleźli, aby pozbawić się, tej tęsknoty, tego pragnienia, tego co Bóg im obiecał 40 lat wcześniej. To byli szczególni ludzie. Ja się zastanawiam, jak wygląda Twoje i moje serce. Kiedy jest coś, co Bóg obiecuje, i później, później są, przychodzą różne niefajne okoliczności, ale Ty trwasz, ustawicznie jesteś skoncentrowany na celu, który Bóg ma dla Ciebie. Nie załamałeś rąk, nie poddałeś się, nie zrezygnowałeś. Mogę powiedzieć o nich, że to byli ludzie, którzy, tak chyba o Kalebie jest powiedziane, bez zastrzeżeń szedł za Bogiem, bez zastrzeżeń. Ich cele były Bożymi celami. To jest ważne, drodzy, co Ty i ja nosimy w sercu, czy Boże słowo, które wyznacza Tobie i mnie cele, czy są w Twoim sercu, czy też nie? I po 40 latach czytamy tą księgę Jozuego. Mój sługa Mojżesz umarł, mówi Bóg. I teraz mówi do Jozuego, ale ja teraz chcę, żebyś ty wprowadził mój lud do tej ziemi, którą im obiecałem. 40 lat mija. Jozue stoi, stoi na czele z ramienia Bożego. Ma ich wprowadzić do ziemi, w której tak naprawdę nic się nie zmieniło, może na gorsze. Bo ja sądzę, że przez te 40 lat Kananejczycy jeszcze bardziej mogli umocnić swoje miasta, jeszcze bardziej mogli wyposażyć się w broń, i tak dalej. Bardziej chyba na gorsze mogło się tam to, to zmienić. Ale to, co możemy zauważyć, drodzy, że aby zrealizować Boże cele w naszym życiu, to Bóg w tej realizacji ciągle pozostaje z Tobą i ze mną. I druga rzecz, zawsze te cele Boga, które są dla nas, one przekraczają nasze Twoje kościoła, nasze możliwości, nasze własne siły. I odkrywamy, Jozue mógł odkryć, że to, co Bóg mu zlecił, wejść lud i przeprawicie się przez Jordan, to jest moja obietnica, to jest mój cel i ja chcę wam to dać. I w wierszu trzecim pierwszego rozdziału Bóg mówi tak: Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi. Boża obietnica się nie zmieniła. Oni mogli nareszcie znowu Bóg był gotów ich pobłogosławić tą, tą ziemią. I, I nakazał im wejść do tej, do, do tej ziemi. Teraz właśnie ten, nadszedł ten czas, o którym grupa dzisiaj śpiewała. Nadszedł ten czas, który Bóg im wyznaczył. Ja tak sobie myślę, że wiele Bożych obietnic leży odłogiem. Leży pozostawionych, a lud Boży nie chce się pochylić, nie chce nic zrobić, aby te obietnice zadziałały w naszym życiu. Gdyby oni tym razem znowu powtórzyli to samo, co było 40 lat wcześniej, obietnica leżałaby odłogiem, nie odebraliby tego błogosławieństwa. Ale oni, myślę, pamiętali, co stało się 40 lat wcześniej: że wszelkie narzekanie, niezadowolenie, brak wdzięczności, brak uwielbienia Boga, brak, brak posłuszeństwa spowoduje, że znowu Bóg każe im zawrócić, a może zawrócić już nie będzie możliwości, bo też tak mogło być. Tak więc tym razem, dzięki Bogu tym razem, oni wszyscy zgodzili się z Jozłem. Kiedy Jozue później mówi, mówi tak, wtedy dziesiąty wiersz, wtedy Jozue wydał przełożonym taki rozkaz: przejdźcie środkiem obozu, na ludowi, przygotujcie sobie żywność na drogę, bo za trzy dni przeprawicie się tu przez ten Jordan. Moi drodzy. Czasami chrześcijanie zapominają o tym, że z Bogiem wszystkie rzeczy są możliwe. Oto Bóg ma cel i ma zadanie. Oto Bóg mówi, co chce konkretnie od swojego ludu, i kiedy oni decydują się, oni powinni wiedzieć, że z tym wszystkim, z tym całym zadaniem Bóg jest z nimi. I że będą walczyć nie w swojej własnej mocy, ale w mocy Boga. Czasami jest tak. Ja się cieszę, że tutaj mamy napisane, gdy tylko tym razem Jozue nakazał i powiedział: Przygotujcie się, za trzy dni wychodzimy. Oni wszyscy byli gotowi. Tam nie było kogoś, kto by powiedział: Nie wiadomo jak będzie. A nie wiadomo, czy to Pan powiedział. A nie wiadomo, czy Bóg naprawdę od nas tego chce teraz, właśnie? Wiecie, diabeł próbuje dać różne myśli do, 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 naszego, do naszego umysłu, ale tym razem oni pamiętali, co się wydarzyło i mówią: Nie, my chcemy okazać posłuszeństwo, z nami jest Bóg. Bóg wyraźnie powiedział, że będzie, będzie z Jozłem. Upewnił Jozłego o tym wiele razy w tym miejscu, że będzie z nim i będzie z ludem i zdobędą i posiądą tą obietnicę. Przypomina mi się historia, taka historia, że Saul zebrał ludzi, król Saul zebrał ludzi Izraela do walki z Filistyńczykami. Wiecie, zamiast walczyć, to oni sobie siedzieli w jednym miejscu, filistynczycy w drugim miejscu. Ale Saul debatował, zastanawiał się i nie wiedział, walczyć, nie walczyć, coś zrobić, czy czegoś nie robić. Ale kiedy Bóg nas do czegoś wzywa, dobrze, że grupy z naszego zboru i sądzę, że następnym razem dołączy więcej młodych ludzi, więcej ludzi, aby iść i walczyć. W zwiastując dobrą nowinę, bo to jest duchowa walka. To jest, pomimo przeszkód, zniechęceń, to jest podjęcie walki, sianie Bożego Słowa w sercach ludzi, aby mogli być uratowani. I on, on debatował, nawet w pewnym momencie oświeciło go i mówi: No, musimy kapłana sprowadzić, niech nam powie, co Bóg od nas chce, bo. Wiecie, to był taki czas, jak Biblia mówi, pierwsza Samuelowa, że w Izraelu do walki tylko dwóch miało miecze: Król Saul i jego syn Jonatan. Izraelici nie mieli broni. Byli całkowicie uzależnieni od Filistynczyków. Chcieli sobie naostrzyć narzędzia czy coś zrobić. To wszystko tamci mieli licencję na to. Nie mogli nic sami zrobić. Taki był czas. Ale Jonatan już miał dość tego siedzenia i zastanawiania się, walczyć czy nie walczyć, podjąć jakieś działanie dla Boga czy też nie, iść i odebrać błogosławieństwo, które ma Bóg, bo przecież On jest z nami, dał nam tą ziemię. Jonatan mówi tak do, do swojego Giermka: On ma miecz, Giermek nie ma. I mówi tak: wyruszmy przeciwko nim. Pokażmy się im, uderzmy na tą tam strażnicę i będziemy się spinać i pójdziemy do nich. Może Bóg coś dla nas zrobi? I czasami jest tak, drodzy, że my się zastanawiamy zamiast po prostu coś zrobić dla Boga, licząc, że ten, który jest z nami, będzie nas błogosławił i nas pobłogosławi. Bóg, Bóg oczekuje, że. W taki właśnie sposób będziemy zainteresowani Jego błogosławieństwem, Jego działaniem. Możesz przeżyć całe życie i nie oglądać mocy Boga albo niewiele z tej mocy, którą Bóg ma dla ciebie, bo nie jesteś gotów wyruszyć, aby walczyć, aby podjąć Boże cele, aby wziąć Boże obietnice. Jonatan rzekł do swego Gierka, chodź, przeprawmy się ku czatom tych obrzezańców, może Pan uczyni coś dla nas. Gdyż Panu nie trudno wybawić przez wielu, czy przez niewielu. Czy nas będzie dwóch, czy jeden, czy czterech, czy pięciu, Bóg ma moc ciebie i nas użyć dla swojej chwały. Dlatego, że moc jest w Nim, On jest z nami. Gdyby go nie było. No to jest problem, to jest duży problem. Ale tu Bóg mówi: Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z Tobą. To jest kapitalne za, yy, zapewnienie ze, ze strony Boga. Drodzy, czasami nie rozumiemy pewnych rzeczy. Yy, mamy taką obietnicę proście, a będzie Wam dane. I tam nie jest poproś, ale proście. Tam jest czas ciągły, niedokonany. A więc. Proś tak długo, nie ustawaj, aż Bóg odpowie. Aż otrzymasz swoją ziemię, otrzymasz obietnicę od Boga. To jest możliwe, ale tylko z Bogiem, drodzy. A więc muszę powstać i wyruszyć razem z Bogiem, aby odebrać Jego błogosławieństwo. Wszystkie rzeczy są możliwe u Boga. Wszystkie. Amen. Wszystkie rzeczy wydawają się trudne. No, słuchajcie, nikt tego nie doświadczył, żeby przechodzić przez wodę, kiedy jest wezbrana rzeka. Od tak sobie po prostu. Nikt tego jeszcze wcześniej no, nie doświadczył. Ale Bóg mówi: Zróbcie to. Przecież nikt przed nimi wcześniej, nikt przed nimi nikt jeszcze przed apostołami nie chodził po wodzie ale byli ludzie którzy widzieli że są możliwości moc która jest w samym Bogu jeśli Bóg jest ze mną jeśli Bóg mówi ja tak jak byłem z Mojżeszem tak będę z tobą tak będę ciebie błogosławił to znaczy że tak będzie kiedy Czytamy o tym, ludzie mówią, no to któż będzie zbawiony? I wtedy Jezus odpowiada, wszystkie rzeczy są możliwe u Boga. Wszystkie są możliwe. Bo tam, to jest ta historia tego bogatego młodzieńca i w ogóle ludzi, którzy, którzy są bardzo bogaci, jakże Jezus mówi, trudno im wejść do Bożego Królestwa. Kto zatem? Panie, kto? Ale u Boga wszystkie rzeczy są możliwe. I Pomyśl przez chwilę, to Bóg powinien, czy właściwie to Bóg, jeśli nie dotknie serca bogatego, biednego, jeśli nie otworzy oczu. Jeśli Duch Boży nie przekona, ty ja tutaj nic nie zrobimy. Ale u Boga są te rzeczy możliwe i Bóg jest w stanie dotknąć, otworzyć serce każdego człowieka, aby mógł zawołać i być zbawiony. A więc te Boże cele, te Boże obietnice, które są w Bożym Słowiach jest mnóstwo. z Bogiem i Boże zadania z Bogiem jestem w stanie, jesteśmy w stanie osiągnąć. Po drugie, Bóg jakby nie określił za bardzo tak do końca limitów tego błogosławieństwa. Bóg mówi tak, przekroczysz ten Jordan i ten lud, i wejdziecie do tej ziemi, którą ja im i synom izraelskim daję. Każde miejsce. I później mówi w czwartym wierszu: od pustyni i od Libanu aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat. Ktoś tak powiedział, że linia brzegowa Eufratu ciągnie się na wiele, wiele kilometrów, setek kilometrów. Ja wiem, że geograficznie to można ogarnąć, ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli, że ta, ten Eufrat, ta linia brzegowa, która była granicą od północy państwa izraelskiego, jakby dawała możliwości nieograniczonego odbierania od Boga błogosławieństwa. Pytanie jest, ile ty i ja pragniemy z tego Bożego stołu, z tych Bożych obietnic, aby one były twoim i moim udziałem. Kiedy czytasz, czytamy Stary, Stary Testament, Drodzy, to mogę tam, mogę tam zauważyć, że jeśli chodzi o błogosławieństwa, że Bóg dał im tak wiele, obiecał tak wiele, ale tak naprawdę oni nigdy nie zabrali tego wszystkiego, co Bóg im obiecał. Najwięcej z tej obietnicy, którą tu Bóg wyraził Jozuemu, tej ziemi, którą im, im daje, oni odebrali w momencie, kiedy rządził Dawid i król Salomon. To były naj, wtedy najbardziej zasięgiem. Zbliżyli się do tego pragnienia Boga, tej obietnicy, co Bóg miał dla nich. Ale bardzo szybko to utracili. W każdym razie powiem tak, sobie to zapisałem, że. I Jozue i Izrael otrzymali papiery na tą ziemię od Boga, papiery własności. I muszę powiedzieć, że Bóg tego nie odwołał. I może się dziać, co się będzie dziać, i my wiemy, co się będzie dziać na Bliskim Wschodzie. Bóg dał im tą ziemię. I Bóg ich tam znowu po dwóch tysiącach lat sprowadził. Bóg sprawił, że znowu tam są. Ale wtedy Bóg określił, czy właściwie te granice były tak wielkie, że, że mogli odbierać i zdobywać krok po kroku tą ziemię. Każde miejsce, na którym oni się zjawili, ale musieli tam wejść, musieli tam stanąć, zająć dom, zająć ogród, zająć studnie to wszystko oni musieli tam wejść i zająć. I tak jest z nami. Tak jest z nami, drodzy. Bóg obiecuje nam błogosławieństwo. Bóg chce nas błogosławić. Ale ty i ja musimy wyruszyć po to błogosławieństwo, po tą obietnicę, aby ją od Boga, od Boga wziąć. Bóg nie wydziela nam takich, wiecie, skromnych racji żywieniowych, żebyśmy ledwo przeżyli. Ale widzę i patrzę, że Bóg udziela i nie stwarza żadnych, limitów. Daje, jak mówi Słowo Boże, swego ducha nie pod miarą, nie, og nie ogranicza. To ty i ja jesteśmy granicą, czy ograniczamy, możemy ograniczyć Boże działanie, ale Bóg jest gotów dawać więcej i więcej. Kiedy Jezus usługiwał na ziemi, głosił Królestwo Boże, zwróćcie uwagę, że była niesamowita obfitość ze strony Jezusa w błogosławieniu ludzi. Tam przychodziły do Niego tłumy, cisnęły się tłumy ludzi chorych, opętanych, ludzi, którzy chcieli słuchać Ewangelię, dobrą nowinę o Bożym, o Bożym Królestwie. Tam mówią nam miejsca, że nie było wręcz miejsca, ludzie się przeciskali. Inni cisnęli się, żeby mogli dotknąć się szaty Jezusa, aby zostać uzdrowionymi jak ta, jak, ta, jak ta niewiasta. Tak więc, ale możemy zauważyć też, że w żadnym wypadku nie zdarzyło się tak, żeby Pan Jezus kogoś zostawił bez błogosławieństwa i bez pomocy. Chorzy byli uzdrawiani. Wielu, wielu. Opętani byli uwalniani. Ci, którzy potrzebowali słowa pocieszenia, byli, otrzymywali słowo pocieszenia. Bóg ich błogosławił ponad miarę. I to jest zgodne z tym, co Bóg mówi, co Pan Jezus nauczał w innych miejscach i co Słowo Boże mówi. Tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Nie odtrącę Go. Tak przed. Usługiwaniem też myślałem o jednej rzeczy. Jeżeli powiem, że Jezus jest tutaj, jest tym, który chcecie w obfity sposób błogosławić, to nie dlatego, że to jest takie kaznodziejskie powiedzenie, ale to jest fakt i to jest prawda, która wynika z Bożego Słowa. Bo On jest obecny, bo tak mówi Słowo, gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych w moim imieniu, ja tam. Jestem. Kiedy otwieram Księgę Objawienia, on przechadza się pośród swoich złotych świeczników, pośród swoich zborów. W liście do Rzymian 10:12 jest napisane tak, że on jest bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają. Bogaty. Tak więc jest jedna bardzo ważna rzecz. Muszę iść z Bogiem Muszę być razem z nim, jeżeli chcę osiągnąć cele, które Bóg ma dla mnie, jeśli chcę odebrać obietnice, które Bóg ma dla mnie. Po drugie, nie, nie ograniczaj Boga w swoim myśleniu: oto Bóg jest gotów wylewać błogosławieństwo na Twoje życie. Amen. Biblia mówi, że On udziela nam łaski za łaską, że On nie jest skąpy. Tak więc do tego potrzebna oczywiście była wiara i chęć podjęcia walki z mieszkańcami tej, tej ziemi. Każdy krok w kierunku wzięcia tej ziemi wymagał zaufania i posłuszeństwa Bogu. Każdy następny krok, kiedy przeszli przez ten Jordan, bo Bóg zatrzymał wody Jordanu, i wydawało się jest cudownie, jesteśmy już na drugim miejscu, to nagle wyrosły przed nimi potężne mury Jerycha. Jak je zdobyć? Oto każde miejsce, na którym wasza stopa stanie. Wydawałoby się, że Jordan, ten, który wylał, jest taką wielką przeszkodą, a tam jeszcze większa przeszkoda potężne mury. Kiedyś to próbowałem zbadać, policzyć na kilkanaście metrów wysokie, bardzo grube. No, i Bóg też im mówi, co mają robić. Tak dziwnie się mają zachowywać, bo ani katapult, ani żadnych, wiecie, wyrzutni z jakimiś tam płonącymi drewnami, czy tymi szczołami, żeby tam spalić to miasto. Nie, Bóg mówi, a teraz będziecie obchodzić to miasto. Duchowa walka jest zupełnie inna niż walczą ludzie w tym świecie. Czasami wydaje się to tak dziwne, co Bóg każe ci zrobić. Przyszli do Elizeusza prorocy, których on uczył, przyszli mówią: Siekiera nam wpadła do wody. Ale ona jest droga, ona jest pożyczona. Wiecie, w tamtym czasie zgubić siekierę, ja nie wiem, czy wartość domu, czy. No, ogromne pieniądze w każdym razie. Poza tym nie, na rynku nie było tak o, do kupienia. I on robi dziwną rzecz. Odbiera to od pana. Duch święty nim prowadzi. Bierze kawałek drewna i rzuca do wody. Gdzie wpadła wam ta siek? No, gdzieś tutaj. I wrzucił tam kawałek drewna. No wiadomo, drewno nie utonie, ale żeby siekiera, metal wypłynął na górę i przyczepił się do tego drewna, czy. Powiesz, ale z Bogiem. Wszystkie rzeczy są możliwe, drodzy. Jeżeli decydujemy się iść, pamiętaj, że dla Boga nie ma limitów, On jest nieograniczony w swoim działaniu. Ja wiem, ja wierzę w Boga, który czyni cuda, Boga, który ma niesamowitą moc. Oczywiście to nie ja i ty określamy, co on powinien, a czego nie powinien zrobić, ale ja muszę być wyczulony na jego prowadzenie, na jego głos, aby iść z wiarą w niego i jemu. W cudowny sposób Bóg działa. Pewna kobieta przyszła do zboru w ustroniu lata temu. Przyjechała do sanatorium, mówi, ja bym chciała zobaczyć, jak. Ci zielonoświątkowcy, jak to tam u tych zielonoświątkowców? jest? Czy oni się modlą na językach, Bo ja tyle słyszałam o nich. Autentyczna historia. Mówi tak, właściwie ja pamiętam ją. Weszła do sali. Mówi, nie byłam w stanie nawet dojść do połowy sali. Taka Boża obecność na mnie stąpiła, że nie wiem czemu zaczęłam płakać. I oddała swoje życie Chrystusowi. Haleluja. Bóg ma moc. I sobie myślę, to było wiele, wiele lat temu, ale niedawno prowadziłem dni Skupienia, usługiwałem na dniach Skupienia, i siedzi mi ona, mówi, jak pastor głosił. Ja wtedy przyszłam, bardzo ciekawa tego, i wtedy Bóg mnie dotknął. Wydaje się, to jest niemożliwe, ale u Boga wszystkie rzeczy są możliwe. Oto serce. Grzesznego człowieka może zostać skruszone i złamane przez obecność Bożą. Ale nawet kiedy jest skruszone i złamane, nawet to jeszcze wcale nie oznacza, że ten człowiek będzie zbawiony. On musi zawołać do Boga, poprosić, aby Jezus przyszedł do jego życia. Poprosić, aby Bóg mu przebaczył, bo Bóg po to kruszy serce, łamie, pokazuje, aby człowiek mógł coś z tym zrobić i przyjść do zbawiciela i oddać mu swoje życie. Bóg jest nieograniczony. Syn marnotrawny to jest marnotrawny. Ten syn w domu to jest kolejny marnotrawny, bo zmarnotrawił tak wiele, zmarnował tak wiele czasu, kiedy się zdenerwował, bo ojciec uhonorował tego odpadłego, tego, tego syna, który wszystko roztrwonił z nierządnicami, a teraz wrócił. Ojciec na, dla niego, dla jego cześć, z tego powodu zabija tuczne ciele. I on nie może tego rozumieć, co to jest miłość, co to jest przebaczenie, jak wielkie jest błogosławieństwo. Pamiętacie, co Ojciec mówi do Niego? Synu, wszystko moje jest Twoje. Ty zawsze jesteś ze mną, a więc dzięki Bogu, że nie odszedłeś jak ten marnotrawny syn. Ale kiedy jesteś i trwasz, i jesteś z Bogiem, to wiedz, że wszystko, co należy do Niego, Bóg chce Cię obdarować i błogosławić. Miejmy szerokie perspektywy. Wielkie pragnienia, wielkie tęsknoty noźmy w naszych sercach. Bo Bóg jest w stanie, jest gotów obdarzyć nas tymi rzeczami. Bóg mówi do Jozułego: Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z Tobą, nie odstąpię Cię, ani Cię nie opuszczę. Czyli Mówi tak, Jozue, zapewniam Cię, ja nie mam względu na osobę, tak samo będę z Tobą, w ten sam sposób, jak byłem z Mojżeszem, będę, będę z Tobą. Wiecie, czasami mówimy, Bóg jest z kimś może bardziej niż ze mną. O, z tym wielkim ewangelistą, czy kaznodzieją może, ale czy Bóg jest ze mną też? Ale chcę powiedzieć, że Bóg jest nie ma względu na osobę, jest z każdym swoim dzieckiem. I zapewnia nas, i zapewnił Jozułego o tym, że tak jak byłem z Mojżeszem, będę z Tobą i nie odstąpię Cię ani Cię nie opuszczę. Pomyśl przez chwilę, jest, Bóg zapewnia Ciebie i mnie, Każdego z nas, każde swoje dziecko, które odkupił, które zbawił, zapewnia każdego z nas: jestem z Tobą i nie zostawię Ciebie, nie opuszczę Ciebie. Moglibyśmy powiedzieć: Bóg mówi tak: jestem z Tobą w zdrowiu i chorobie, w szczęściu i w trudnych sytuacjach. Jestem z Tobą zawsze. Brzmi to jak ślubowanie małżeńskie, ale czyż Kościół nie jest jego oblubienicą? A czyż Izrael nie był przez Boga nazwany małżonką Boga? Izaasz 54:5 mówi: On nie opuści swego ludu, bo małżonkiem Twoim jest Twój Stworzyciel. Czyli kiedy mi się dobrze powodzi jest ze mną. Ale kiedy przychodzę trudności, jestem słabszy, zawodzę, coś jest nie tak, On zawarł z Tobą i ze mną przymierze. I On jest wierny temu przymierzu przez krew Jezusa Chrystusa. I, i wtedy, kiedy śpiewałeś, jest z Tobą, i wtedy, kiedy jest Ci trudno posuwać się do przodu, może nawet gaśnie gdzieś tam Twoje zaufanie. On mówi tak. Choćby ojciec i matka Ciebie opuścili, ja Ciebie nie opuszczę. Bóg Cię nie zostawi. Bóg nas nie zostawi, dro drodzy. W psalmie 27, wierszu 10 o tym Dawid sobie przypomina. Choćbym był pozostawiony przez najbliższych. I muszę powiedzieć, Bóg jest z nami nie dlatego, że jestem taki dobry, że posiadam tak wielką wiarę, ale jest dlatego, że on postanowił i dał obietnicę, on się zobowiązał do tego, że nas, że mnie i ciebie nie zostawi. Był tak samo z Dawidem, był z Salomonem, był, jest z tymi, którzy należą do niego. Ktoś może powiedzieć: no, tak, to jest Stary Testament ale pamiętacie, co jest napisane w liście do Hebrajczyków, w XIII rozdziale w wierszu piątym, gdzie Bóg zapewnia swój lud, każdego z nas, że nas nie porzuci, ani nas nie zostawi. Trzynasty rozdział Listu do Hebrajczyków, wiersz, wiersz 5 i wiersz szósty. Niech życie wasze będzie wolno od chciwości, Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek? To jest ciekawe, że Bóg oczekuje, że będę go wzywał, bo jest bogaty dla tych, którzy go wzywają. Przychodzi z uzdrowieniem dla tych, którzy proszą. Przychodzi z błogosławieństwem, którzy proszą o to błogosławieństwo. I tutaj też jest napisane, że mówi, daje obietnicę: Nie porzucę cię, nie opuszczę, i dlatego ty i ja możemy z ufnością zachować to w sercu. Z jednej strony tak. Ale tu jest coś więcej powiedziane. Z ufnością możemy mówić, mówić. Ty i ja możemy mówić, wypowiadać to zapewnienie ze strony, ze strony Boga. A więc On nie opuści swego ludu w momencie dobrego powodzenia w jego życiu, we właściwym czasie. Kiedy ten czas jest taki, taki błogosławiony, i też w czasie kryzysu, który lud boży czy też osobiście przeżywamy, Bóg mówi, że nas nie zostawi. Możemy na niego zawsze liczyć. Kolejną rzeczą, którą Bóg tutaj mówi do Jozułego: Mówi, ja będę z Tobą, ja nie mam granic, chcę Ci obficie błogosławić. Pamiętaj, że cię nie opuszczę w tym wszystkim, do czego cię wzywam i co powinieneś zrobić. Nigdy, nigdy cię nie zostawię samemu sobie. Ale dalej Bóg mówi do Jozułego w tym fragmencie Bożego Słowa: bądź tylko mocny i mężny. Inaczej mówi, nie bój się. Tak mówi trzykrotnie do Mojżesza: kiedy masz wziąć. Boże błogosławieństwo i obietnice, to mówi Bóg do, do Jozuego, jeśli chcesz zdobyć tą ziemię, pamiętaj, tylko bądź mocny i mężny. Wiersz szósty. Bądź mocny i mężny, bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. Wers siódmy. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. I wiersz dziewiąty. Czy nie przykazałem ci bądź mocny i mężny, nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz? Pomyślmy o takim swoim codziennym życiu. Bóg się zobowiązuje, że będzie z tobą, czy to w domu, czy w szkole, czy na studiach, czy w pracy, gdziekolwiek. Nie jesteś sam. Bóg cię nie zostawi. Bóg cię chce błogosławić tam, gdzie jesteś, chce błogosławić twoją pracę. Ciebie w Twojej pracy. Dlaczego Bóg do nich mówi, tylko bądź mocny i mężny? Bo za pierwszym razem okazali strach i lęk. Oto mieli wejść. Ale diabeł, poprzez złą mowę tych dziesięciu zwiadowców, zasiał strach w całym Bożym Ludzie. I, i wiecie, co oni mówili? To, co diabeł chciał, żeby mówili. Zamiast powiedzieć, że to możemy mówić, prawda, że, że Bóg jest ze mną, zaufam i nie będę się lękał. Zamiast tak mówić, oni zupełnie, ich myśli były wypełnione zupełnie czymś innym. Wypowiadali coś innego. Mamy wejść i oni nas pokonają, a my jesteśmy jak szarańcza w oczach tych ludzi. Oni są jak olbrzymi. Popatrzcie, zawsze zadanie Boże jest większe. Kiedyś do Pana Jezusa opuszczono przed Niego człowieka, który był sparaliżowany. Jezus pyta, co jest łatwiej rzec? Czy odpuszczone są Ci grzechy? Czy wstań weź łoże i chodź, czy go uzdrowić? Jak myślicie, co jest, co jest trudniejsze? Ja myślę, że jedna i druga rzecz jest trudna niewykonalna dla nas. Bóg tak, ma moc odpuścić grzech i Bóg ma moc uzdrowić. Ale Jezus tam im pokazał, że chcę, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy. Ale jedna i druga, druga jest trudna. Jedna i druga wymaga Bożego działania. I to oni tam mieli wejść, ci, ci zwiadowcy wymalowali taki piękny obraz. Oni to są olbrzymi. My jesteśmy szarańcza. Za chwilę nas zjedzą jak tą szarańczę, i będzie po nas. Inaczej mówiąc, diabeł wymalował straszny obraz wielkiego przeciwnika i zasłonił im Boga, na którego mieli patrzeć. Tylko bądź mocny męż. Nie odwracaj swego wzroku od Pana, który ma moc. Ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Wszelką moc. Nie pozwól, żeby diabeł zamazał obraz Boga pełnego mocy, łaski i chwały. Ma być odważny i nie bać się. Czyli ma iść za Bogiem, za Jego słowem. Nie wolno mu się cofać, nie wolno mu się oglądać do tyłu. Kto przykłada rękę do pługa, mówi Pan Jezus. A ogląda się wstecz, nie jest mnie godzien. W do Hebrajczyków Bóg mówi do tych, którzy są prześladowani, którzy utracili mienie z powodu wiary w Jezusa. Ale my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Tak więc mamy iść z wiarą, nie bać się. Mamy iść, głosić z odwagą słowo dla tych, którzy idą na śmierć. Mamy mieć odwagę prosić o to, żeby Bóg wypełnił swoje obietnice w naszym życiu. Aby jego moc, jego namaszczenie mogła być obecna w naszym życiu. Nie zapominajmy, że nie wojskiem, nie siłą, ale duchem Pana to się stanie to, co jest dla nas dla nas nie, niemożliwe. A więc mogę mieć obawy i lęki, i myślę, że każdy człowiek, nawet największej wiary, posiada obawy i lęki. Paweł, gdy przyszedł do Koryntian, pamiętacie, co pisze: Przyszedłem do Was z wielką trwogą, w lęku, z obawą. Eliasz miał obawy i lęki. A więc można mieć, ale pomimo tego przełamujemy to, aby iść za Bogiem. Gotowi wykonać Jego zadania, Jego słowo. Dawid w psalmie 56, wierszu 4 mówi, ilekroć lęk mnie ogarnia, mam nadzieję w Tobie. Ilekroć mnie lęk ogarnia. A więc jeżeli najwięksi Boży ludzie doświadczali coś z tego, to jednak nie wolno, nie poddaj się strachowi i lękowi. Pamiętacie, Eliasz wystraszył się groźby bezbożny Izybel. I wpadł w taką, takie załamanie, takie zniechęcenie, że modlił się o śmierć. Chce umrzeć. Właściwie nie ma sensu. Dalej. Miej odwagę. Bóg nasz daje nam odwagę. Haleluja. Kiedy przychodzisz do Niego, kiedy brak Ci odwagi, powiedz Mu o tym, Panie, Wesprzyj mnie, daj mi odwagę. Apostołowie się wystraszyli, ale kiedy się modlili, zatrzęsło się miejsce, duch Boży stąpił i napełnieni zostali na nowo odwagą. Nie muszę udawać, ale mogę przyjść taki jaki jestem do Boga. A on znowu mnie posili, podniesie, będzie błogosławił i da mi odwagę. On takim Bogiem jest. Przypominam sobie Dawida Wilkersona któremu Bóg położył na sercu, aby się zajął tymi młodocianymi gangsterami w Nowym Jorku. I do tego trzeba było odwagi. Był wiejskim pastorem. I jedzie do dużego miasta, którego nie znał. I ma z sobą swoją dużą Biblię. I idzie na salę rozpraw. Tam było morderstwo. A on tam staje jako sługa Boży, bo wyraźnie Bóg mu go inspirował, aby tam się znalazł. I on chce przemówić w obronie tych młodych ludzi, którzy są pogubieni, którzy idą na zatracenie. I to wzbudza sensację. I wiecie, jak dziennikarz, dziennikarze zrobią wszystko, żeby złapać chwilę okazję do takiego dobrego newsu. Co ty tam masz? Biblię. No to pokaż ją. I on podnosi, nie spodziewając się efektów, bo przecież nie ma się czego wstydzić, Biblii. Ale wiecie, to była taka jakby rzucona na niego, że kaznodzieja teraz tutaj broni tych przestępców. Ale to zdjęć Bóg obrócił w błogosławieństwo, bo nie tylko czytali tacy normalni ludzie, ale też ci ludzie, którzy mieli problemy z prawem. I to otworzyło mu drogę do tego, aby on mógł im świadczyć o Panu Jezusie, Chrystusie. Nie bój się. I ostatnia rzecz, i będę kończył. Niech ta księga nie oddala się. Księga tego zakonu od Twoich ust, rozmyślaj o niej. Wiersz, wiersz siódmy, ósmy. Nie odstępuj ani na prawo, ani na lewo. Rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się powodziło. Jest niesamowita moc Boża w jego słowie, ale to słowo powinno mieszkać w Twoim i w moim sercu w pierwszej kolejności, gdziekolwiek było ogłoszone słowo. Biblia mówi, tak to potężnie rosło, umacniało się i rozpowszechniało Słowo Pańskie. Cały Efez miasto zostało przez Słowo Boże przemienione. Ludzie zostawiali wszystkie swoje czarnoksięskie akcesoria, palili je, bo Słowo Boże ich przekonywało, że to jest złe, że to jest grzeszne. A więc niech to Słowo, jeśli chcesz wziąć obietnicę, Zadam wam pytanie i nie odpowiadajcie mi. Ile dziennie czasu poświęcasz na słowo Boże? Czy uważasz to za stratę czasu, kiedy bierzesz Biblię, jakiś notatnik i modlisz się, masz otwarty fragment Bożego słowa i rozmyślasz nad nim? Czy pamiętacie co Bóg mówi w liście do Kolosan 3:16? Niech Słowo Chrystusowe mieszka w Was. Jak tam jest napisane? W obficie. Niech Słowo Chrystusowe mieszka w Was. Tylko bądź mocny i mężny, rozmyślaj, wypowiadaj, żyj moim Słowem, i wtedy Ci się poszczęści, wtedy zobaczysz błogosławieństwo. Po co Słowo Boże ma w Tobie i we mnie? Tam nie jest napisane, że masz go przeczytać. Masz się tam coś dowiedzieć. Aha, to jest taka informacja, to, to jest taka historia. Tam chodzi o tam ono ma zadomowić się w moim i w twoim sercu, zagnieździć się. Jeśli ziarno jest wrzucone do gleby, ale nie zadomowi się, nie... Nie zapuści korzenia w ziemi, nie wyda żadnego owocu, to ziarno. I oto Bóg mówi: Jeżeli mój lud chce żyć, chce wziąć obietnicę, chce doświadczać mocy mojego życia, to muszą wziąć moje słowo, bo przez moje słowo jest życie, jest błogosławieństwo. Niech słowo Chrystusowe. Zadomowi się tak mocno w tobie i we mnie, że to Słowo zacznie nas zmieniać. Że będziemy się stawać jak to Słowo. Będziemy myśleć jak to Słowo. Będziemy mówić jak to Słowo. Niesamowita. Obietnica i niesamowite wezwanie. Tylko bądź mocny i mężny, nie tylko w tym, aby ruszyć na moje słowo, ale bądź mocny i mężny, aby rozmyślać, aby przykładać swój czas, aby pozwolić, aby nie tylko było w umyśle, że coś wiesz i potrafisz zacytować, ale prawda, żeby przeniknęła Twoje i moje serce, naszego ducha. I wtedy ci się poszczęści. Wtedy będziesz błogosławiony. Jak wygląda Twoja, moja społeczność z Bożym Słowem? Czy pozwalam Bożemu Słowu się we mnie zagnieździć, zanomowić? I czy kiedy uchwycę prawdę Bożego Słowa, idę za tą prawdą? Jestem odważny i mężny, aby i za tą prawdą? Wtedy ci się poszczęści. Pamiętaj z Bogiem wszystko jest możliwe. Pamiętaj, On ma tak dużo nie ma limitów dla Jego błogosławieństwa. Pamiętaj, aby wierzyć, pamiętaj, aby się nie bać. I pamiętaj o tym, aby słowo Boże wypełniało Twoje i moje serce. Powstańmy, drodzy, aby się modlić.